Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj nagrywam coś, o co też prosiliście w komentarzach pod innymi filmami. Więc w końcu wszystko przygotowałam, siadam i będę dzisiaj mówiła o trendach na sezon jesień-zima 2022-2023. Wiem, że niektórym może się wydawać, że ten filmik pojawia się zbyt późno i prawdopodobnie mogłam nagrać go wcześniej. Natomiast mimo, że już teraz trwa jesień, stwierdziłam, że fajnie będzie pogadać o takich mocno przebijających się trendach, które były obecne na pokazach właśnie zarówno na jesień, ale też na zimę, która dopiero nas czeka. Po prześledzeniu różnych pokazów, różnych artykułów i tak dalej, wybrałam trendy takie najbardziej charakterystyczne, ale tym razem postawiłam też na coś najbardziej użytkowego, dlatego że mnóstwo było trendów, które wiem, żeby się raczej nie sprawdziły w tym sezonie, jak choćby wycięcia, których było bardzo dużo. Natomiast przedstawię Wam takie, które jak najbardziej jestem pewna, że będą obecne na ulicach, będą obecne w sieciówkach, w sklepach i generalnie będziemy się po prostu tak ubierać. Jeżeli tutaj jesteś już teraz, możesz zostawić łapkę w górę i komentarz. Jest to dla mnie bardzo, bardzo pomocne i pomaga mi w dalszym rozwoju. A jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybujesz kanału, to też przypominam Ci o tym, abyś to zrobił, zrobiła. Jest to dla mnie również bardzo, bardzo ważne i będę Ci strasznie wdzięczna. Teraz już przechodzimy do trendów. Skóra. W tym roku na pokazach było jej pełno i pojawiała się nie tylko w postaci kurtek, ale również spodni, topów, gorsetów, butów, torebek. Skórzanych rzeczy było po prostu mnóstwo. Stawiamy też na skórę nie tylko czarną, ale również brązową. Ona pojawiała się nawet w różnych wariantach kolorystycznych. Było jej dużo, najczęściej przedstawiona była w formie takiego oversize'u w przypadku kurtek. No ale jeśli mówimy już o topach albo o gorsetach, tutaj wiadomo, były to rzeczy dopasowane. Myślę, że dobrym ruchem teraz będzie wybranie się do second handu, dlatego że tam możemy znaleźć takie naprawdę fajne, vintage'owe kurtki skórzane. Ja praktycznie za każdym razem, jak jestem w second handzie, jakąś widzę, mam do nich szczęście, więc może i Ty też będziesz miała i uda Ci się znaleźć coś fajnego dla siebie. Kolejny trend, o którym muszę tutaj wspomnieć, po prostu nie mogło tego zabraknąć, a o dziwo jest to coś, czego dawno nie było w trendach i to są kurtki bomberki. Powiem Wam szczerze, że jak ja to zobaczyłam, byłam trochę zdziwiona, bo ja pamiętam jeszcze taki etap dość niedawno temu, że te kurtki były wręcz czymś takim, czego się unikało. One, były tam różne opinie, że zniekształcają sylwetkę, skracają ją i tak dalej. Po prostu częściej unikaliśmy tych bomber jacket tak zwanych, natomiast teraz one są, jest ich mnóstwo i co ciekawe, występowały też w formie skórzanych kurtek, także jest to takie połączenie poprzedniego trendu, o którym mówiłam. Dolce Gabbana przykładowo zaprezentował piękną kolekcję męskich kurtek bomberek. Rick Owens, Prada z kolei miała też takie bomberki z takimi troszkę odstającymi elementami w 3D. Na jednej kurtce one były tak jakby takie czarne, z tego co pamiętam. Chanel oczywiście pokazało wersję troszkę bardziej elegancką, jak to zwykli robić w swoich pokazach. No i było też mnóstwo total looków. Na przykład Max Mara zaprezentował również taki total look beżowy i tam też mogliśmy zobaczyć te bomberki. Podobnych stylizacji było naprawdę całe mnóstwo w jego kolekcji. No i też co ciekawe, te bomberki były przedstawione bardziej w formie takiego też oversize'u, coś, wiecie, kojarzącego nam się z wygodą, z komfortem, coś, co możemy po prostu przerzucić nawet na gruby sweter, będzie nam ciepło, przy okazji będziemy fajnie wyglądać. Już ten trend jest obecny tak naprawdę jesienią, możemy znaleźć mnóstwo nawet na Pinterestie takich stylizacji. Powiem Wam szczerze, że to widząc, to mi się podoba. Ja obecnie nie mam żadnej bomberki w swojej szafie. Zdecydowanie wolę ten pierwszy trend, czyli kurtki skórzane, takie bardziej oversize'owe o innym kroju. Mimo wszystko uważam, że to może wyglądać fajnie, więc pokombinujcie i tutaj znowu polecam wybrać się do second handu, żeby poprzymierzać różne opcje i zobaczyć, w czym czujemy się najlepiej. Trend numer 3, który jest taki bardzo mocno charakterystyczny dla tych wszystkich kolekcji i już teraz możemy widzieć, czy to w sklepach, czy na ulicach, że tego jest po prostu całe mnóstwo i mowa tutaj o takich wzmocnionych butach, po angielsku reinforced boots, wiecie o co chodzi, po prostu ciężkie, wzmocnione buty, najczęściej na grubej podeszwie, grubej platformie, które są po prostu wręcz, mamy takie czasem wrażenie, przeskalowane i one najczęściej też są stylizowane, zwłaszcza na Pinterestie możemy znaleźć takie stylówki do podkolanówek po prostu, obojętnie czy jakichś takich czarnych, półprzeźroczystych, czy jakichś z
skarpetek też z takimi falbankami odwijanymi, czyli wiecie, połączenie takiego troszkę słodkiego looku z czymś takim mocniejszym, rockowym. Numer 4 już, moi drodzy, myślę, że dla wielu, wielu będzie to coś takiego fajnego, pozytywnego, w czym się odnajdziecie. Mowa tutaj o minimalizmie. Minimalizm był bardzo obecny na tych pokazach i taka rzecz, która bardzo mocno rzucała się w oczy w wielu kolekcjach, w wielu projektantów, to jest zwykły biały top, moi drodzy. Więc jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie macie tego w swojej szafie, to jest idealny moment, żeby się w to zaopatrzyć. Takie białe topy były ubierane pod marynarki, pod swetry, czasem same, pod gorsety, na koszule, po prostu różne, różne kombinacje, ale biały top faktycznie na tych pokazach odgrywał taką kluczową rolę. Ale oprócz białego mogliśmy też zobaczyć czarny top, który również tutaj się wybijał, jak choćby w pokazach Diora czy Max Mara chyba miał takie topy. Mimo wszystko i tu mówimy o minimalizmie, czyli takim prostym looku, stawiamy na jak najprostsze połączenia. Powiem Wam szczerze, że ja jestem fanką. Takie połączenia sprawdzają się idealnie, na przykład biały top z beżowymi spodniami. Nie ma nic piękniejszego, serio. I na to możemy sobie zarzucić jakąś oversize'ową marynarkę. Będzie to wyglądało top. Kolejny trend i tutaj zostajemy w klimatach jeszcze wiosny i lata. Oczywiście stan obniżony, czyli low rise również dalej zostaje to. Idziemy dalej w tą stronę. Oczywiście nie jest to trend dla wszystkich. Ja sama nie jestem jakąś fanką, zdecydowanie wolę wyższy stan, no ale tutaj jednak faktycznie, no trendów po prostu nie oszukamy, ale pamiętajmy, że to są tylko trendy, najważniejsze jest to, żebyśmy my chodzili w tym, w czym czujemy się najlepiej. No ale mimo wszystko, jest to wciąż odwołanie do tych lat 90. i mamy takich rzeczy tak naprawdę w sieciówkach całe mnóstwo teraz. Następna rzecz to przeskalowane duże sylwetki i oversize'owe ubrania. I tutaj konkretnie chciałabym powiedzieć też o marynarkach, dlatego że ich również było mnóstwo. I teraz oversize'owa marynarka to jest idealna rzecz, którą możecie sobie kupić. Ja też chciałam tutaj zareklamować moje Vinted, dlatego że mam w swojej garderobie jeszcze trochę takich oversize'owych marynarek, które cały czas wyprzedaję. Możecie je tam kupić naprawdę za bardzo fajne pieniądze, a składowo są często rewelacyjne, więc wpadajcie na moje Vinted, oczywiście zajrzyjcie też na inne ubrania, może coś Wam się spodoba, ale wracając, duże marynarki, często też w kostiumach z takimi szerokimi spodniami, czyli stwarzamy po prostu wrażenie takiego oversize'owego looku, jakby te ciuchy wręcz na nas wisiały. Kiedyś to w ogóle było coś najgorszego na świecie, a już od kilku sezonów to coraz bardziej wchodzi do mody i teraz powiem Wam szczerze, że tego będzie chyba najwięcej. Teraz chcę wspomnieć o dwóch kolorach i tutaj zwłaszcza jeden bardzo mocno mnie zaskoczył, dlatego że mowa o różu. Róż to jest kolor, który bardziej kojarzy nam się z wiosną czy latem. Tak tutaj mamy go w kolekcjach jesiennych i zimowych. Było na pokazach mnóstwo na przykład płaszczy różowych. Mnóstwo i to najczęściej takich długich, ciężkich, oversize'owych. Ale nie tylko płaszcze, bo tak samo swetry, torebki, buty, całe nawet total looki w różu, sukienki. Zimmermann miał na przykład taki look różowy, troszeczkę w takich jaśniejszych odcieniach. Balenciaga, duża oversize'owa bluza. Dolce & Gabbana tutaj z kolei mocno poszalała, oni zaprezentowali taką ogromną puffer jacket, kurtkę puchową. Do tego też był garnitur w takim mocnym, intensywnym różowym kolorze, wręcz to była taka fuksja. No i właśnie ten płaszcz najbardziej chyba zapamiętałam, to jest z kolei płaszcz Versace, oni mieli taki duży, oversize'owy płaszcz na sylwetce. Także o dziwo ten kolor różowy będzie obecny, ale oprócz koloru różowego mowa też oczywiście o zielonym. Zielony już jest mniejszym zaskoczeniem ze względu na to, że mi zawsze jakoś jesień kojarzyła się z tą zielenią, ale faktycznie w tym sezonie będzie jej bardzo, bardzo dużo. Co ciekawe, ta zieleń często też łączona była z różem, jak na przykład w pokazach Versace. Oni zaprezentowali kilka takich sylwetek, które właśnie łączyły te dwa kolory. Najczęściej to było połączenie w jakichś marynarkach, żakietach, ewentualnie całych kostiumach, ale na przykład Prada zaprezentowała też tą zieleń w formie bardziej takich detali, gdzieś tutaj koło płaszcza, oni mieli takie
to nie były frędzle, tylko jakby takie piórka z ramion wyrastające, ale tak, zieleń również była obecna, więc jeżeli chcemy postawić na kolory, a niekoniecznie na takie neutralne barwy, no to zdecydowanie róż i zieleń w tym sezonie. Trend, który również można było zauważyć, to są leginsy, ale rozszerzone, czyli w formie dzwonów. I to jest taki trend mocno moim zdaniem pinterestowy, dlatego że mnóstwo na Pinterestie możemy znaleźć takich stylizacji właśnie z takimi leginsami rozszerzanymi i do tego jakieś bluzy, czy większe oversize'owe t-shirty. I powiem Wam szczerze, że to mi się podoba, to też kojarzy się dalej z wygodą. Mam wrażenie, że dalej zostajemy troszeczkę przy tym klimacie tego lockdownu i tak dalej, czyli stawiamy jednak na komfortowe ubrania. Frędzle. Trend, który również bardzo często był obecny na tych pokazach. I tutaj tworzymy taki bardziej cowboy look, czyli po prostu kurtki z frędzlami, buty z frędzlami, torebki, wszystko co nam się kojarzy z takim cowboyskim po prostu lookiem, cowboyskim vibe'em. Mi osobiście ten trend się podoba, aczkolwiek nie mam nic jeszcze w swojej szafie z frędzlami, chyba pora to zmienić, bo powiem szczerze, że patrząc na te pokazy i też na stylizację choćby takie gotowe z Pinteresta, jest to coś fajnego i moim zdaniem serio może się przyjąć w tym sezonie. Kolejny trend, który również jest bardzo mocno jeszcze wiosenno-letni, ponieważ mowa o gorsetach, ale te gorsety na pokazach były zaprezentowane już w formie takiej, że ubieramy je na koszulę na przykład, albo na jakieś swetry, nawet oversize'owe, czyli tutaj niby mamy oversize, tu jesteśmy ściągnięte gorsetem. Te gorsety mają nam nawet pełnić funkcję takiego jakby pasa. Wygląda to bardzo ładnie, aczkolwiek powiem, że ja nie wiem, czy bym się odważyła. Nie uważam, żeby to był trend taki do końca dla mnie, więc póki co chyba będę unikała. Może kiedyś się przekonam, nigdy nie mów nigdy, jak się to mówi. Na tą chwilę informuję, jest taki trend, ale ja chyba nie jestem do końca fanką. No i moi drodzy, ostatni trend, który również no już pojawia się kolejny sezon jakby z rzędu i oczywiście mowa tutaj o jeansie, czyli tak zwanym denim look, mówimy też o total lookach, możemy kupić teraz takie kombinezony nawet w sklepach sieciówkowych, takich jak Zara, jak Mango. Levi's ostatnio wypuścił bardzo fajny kombinezon, on się też szybko wyprzedał, teraz jest chyba w jakiejś ograniczonej rozmiarówce. W każdym razie kombinezony jeansowe będą na pewno top i tutaj też taka moja rada, w second handach jest dużo, no może nie kombinezonów, ale ogrodniczek, a ogrodniczki to jest też dobry trop właśnie na ten sezon, dlatego że możemy je założyć na jakiś sweter, na coś takiego, wiecie, cieplejszego, a mimo wszystko ten jeans będzie po prostu na wierzchu. No dobrze moi drodzy, i to już są wszystkie trendy, o których chciałam tutaj powiedzieć. Oczywiście jest ich jeszcze całe mnóstwo, natomiast ja wybrałam te, które są największe szanse, że zobaczymy je po prostu na ulicach i że takie rzeczy będziemy w stanie kupić w sieciówkach. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie mi koniecznie, który z tych trendów przypadł Wam najbardziej, a który najmniej do gustu. Zostawcie też łapkę w górę, subskrypcję, podajcie na Instagrama, a my widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!